Czy to pachnie? A komu piwa? Nie, raczej nie. Uważa się, że w trakcie jednego z pożarów prawdopodobnie zginął jeden z zakonników opiekujący się biblioteką i właśnie to jest takie uzasadnienie dla postawienia tutaj patronki świętej Barbary, która ma chronić ludzi tutaj przebywających od nagłej i nieuchronnej śmierci. Bryłę kościoła, która architektonicznie jest bardzo prosta, jedynym zdobieniem tutaj jest portal nad wejściem. I to też miało odzwierciedlać życie pustelnika, który z zewnątrz miał być skromny, natomiast miał mieć bogate wnętrze skierowane ku Panu Bogu. Przebywania tutaj kamedułów służyła jako chór zakonny. Kamedułowie zasiadali tutaj wzdłuż ściany północnej i ściany południowej od całej długości kościoła na tak zwanych stallach. Były to takie siedziska z pulpitem. Jeden taki zaplecek to było jedno miejsce pustelnika, siedzieli skierowane te z tyłu, te rzeźbione. Są to ławki wprowadzone tutaj właśnie przez franciszkanów reformatów. To są elementy, które wprowadzili tutaj franciszkanie po to, aby okoliczna ludność mogła tutaj uczestniczyć we mszy świętej. Ponieważ tutaj w nawie głównej, w chórze zakonnym mogli uczestniczyć tylko kameduli w liturgii, natomiast jeżeli jakaś rodzina fundatora bądź goście w linii męskiej chcieli wziąć udział we mszy, to tylko tutaj w takich bocznych galeryjkach mogli uczestniczyć. Takie galeryjki odbywało się za zakrystią, jest takie wejście na pierwsze piętro, tak więc tamtędy można było dostać. Autorem tutaj wszystkich malowideł jest drugi przeor tego zakonu z pochodzenia Włoch, wynalazł przez 4 lata, 1624-1632. I we wszystkich kaplicach, właśnie na sklepieniach, możemy obserwować jego malowidła. Tutaj będą chwały Pana Jezusa, od zmartwychwstania, zesłanie Ducha Świętego, jego zmówienie, kolejno od strony zachodniej. Kościół też został tutaj zorientowany na linii wschód-zachód, to znaczy, że o wschodzie słońca kameduli mieli światło od wschodniego słońca, rzeźbień, jest również Włoch, Jan Baptista Falconi, natomiast drobne malunki, które będzie można zobaczyć dokładniej w kaplicach bocznych, wykonał Francuz Karol de Prévost. Tak więc stworzyli tutaj najwięksi artyści okresu przyjścia Pana Jezusa. Także na stworzeniu większości również jest podstawą malenią świetną dziennicę oraz świetną dziennicę. Kilka artystoria związana jeszcze z interesem z jedną z galerii, która jest tutaj zarejestrowana. Otóż kilka lat temu kobieta świecka, która z Was wyglądała
sobie wypełnić intencję o modlitwę. I tutaj do tej skrzyneczki napisujemy. W tamtym chórze w nawie głównej odbywały się liturgie modlitwy w okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni. Natomiast tutaj od późnej jesieni do wiosny, ponieważ było to jedyne miejsce ogrzewane w kościele, pominek, który znajduje się na zakrystii, miał tutaj doprowadzenie, kanałami było doprowadzone ciepłe powietrze. Stale tutaj znajdujące się są starsze niż stale, które znajdowały się w nawie głównej. Po kasacie właśnie tego kościoła. Stale wykonane są z drewna, na taki wzór marmuru. Niższe polichromie, te niższe partie obrazy przedstawiają sceny zmęczeńskiej śmierci. Tam wykonane za plecach znajdują się już polichromie, które przedstawią Pana Jezusa u słupa. Taki też jest oryginalny obraz, Chrystus u słupa. Natomiast wiek później domalowano tło, czyli krzyż i tak zwane arma Chrysta, czyli atrybuty śmierci, włócznie oraz takie symbole jak kogut chwiejący. I dopiero na to tło naklejono mniejszy ten pierwotny obraz i dlatego właśnie takości świętych pustelników oraz umbraculum, zasłona demonstrancji. Obraz poniżej ołtarza jest najstarszy obraz w kościele, starszy nawet niż sam kościół, pochodzi z XVI wieku i został tutaj przywieziony przez pierwszych kamedułów z Włoch. Jest to odlew pośmiertny woskowy Anny Dziulanki, żony wnuka fundatora tego klasztoru Stanisława Łukasza Opanińskiego. Jest to z pochodzenia... ponieważ właśnie tutaj obraz na ołtarzu głównym przedstawia ukrzyżowanie Pana Jezusa, jak również malowidła na sklepieniu nawiązują do męki pańskiej, czyli mamy wyszydzenie, biczowanie Pana Jezusa, złożenie do grobu. Tutaj również ta kaplica w czasie przebywania tutaj kamedułów służyła jako kapitularz, to znaczy odbywały się tutaj kapituły konwentualne. Pustelnicy zasiadali na tych stallach tutaj dookoła całej kaplicy i przeor wstępował na takie podwyższenie, dyskutowali o zasadach i regułach ich dotyczących. Jaką regułę bądź zasadę z tych obowiązujących złamali i wtedy dostawali pokutę. Najczęściej mamy tutaj ziemi rytwiańskiej, ufundowała sobie tutaj w krypcie poziom niżej swój grobowiec i można również ten grobowiec obejrzeć. Jaka rodzina? Rodzina. Ile tu osób jest pochowanych?
jest pochowane 4 osoby. Książę Maciej Radziwiłł, jego żona Róża z Hrabiów Potockich Radziwiłłowa, a także kolejne pokolenie książę Artur Radziwiłł oraz jego żona Krystyna Radziwiłłowa z Platerów. Książę Artur Radziwiłł zmarł w wieku 38 lat 12 września 30 i została tutaj pochowana w 91 roku, a więc jeszcze całkiem współczesna historia. No tak. Natomiast właśnie na Krystynie Radziwiłł był połówek potomka Radziwiłłów i już na cmentarzu tutaj za kościołem ten połówek się obył. To jest taka historia. A żyją jacyś jeszcze? Żyją, tak. Tu właśnie są bardzo związani z tym.